Które demony występują przeciw ascezie jako pierwsze? Trzecia odsłona. Jako pierwsze występuje też chciwość pieniędzy. Oczywiście też nie chodzi tylko o pieniądze, ale chodzi o to, co mnie jakoś zabezpiecza: że ja się nie czuję bezpieczny, dlatego że coś jest niezrobione, coś mam niezałatwione. Coś mam niezadbane. Co to takiego jest w moim życiu? Zaraz jak zaczynam te praktyki wyrzeczenia, w moim życiu przychodzi chciwość, przychodzi potrzeba, żeby zaspokoić to, co jakoś jest we mnie chwiejne. To, co jakoś nie zapewnia czy budzi lęk. Przed tym, że czegoś nie posiadam, że czegoś mam za mało. Czy to będzie pieniądz, czy to będzie czas, czy to będzie uważność, czy to będzie skupienie, czy to będzie pokój, którego pożądam, jakaś harmonia w życiu różne rzeczy. To jest właśnie tego typu chciwość, że ja nie mam, nie mam, że powinienem mieć. I za, zamiast uprawiać ascezę, zaczynam się zajmować zaspokajaniem tych swoich y, potrzeb i zabezpieczaniem się. Co to konkretnie jest w Twoim życiu? Jeżeli wchodzisz na drogę ascezy, jakiejś dyscypliny, ćwiczenia się, jak przychodzi ta chciwość do Ciebie przez e, chciwość pieniędzy? Jakiegoś innego zabezpieczenia? Co tam cię w sercu oskarża? Poświęćmy dzisiaj chwilę, żeby się nad tym zastanowić. Jaka chciwość przychodzi do mnie, kiedy zaczynam ascezę?